Dodatkowe pociągi, całkiem nowe połączenia i aż 13 obsługiwanych tras. 9 grudnia wszedł w życie nowy rozkład jazdy na kolei. Na kolejową mapę naszego regionu po wielu latach nieobecności wracają strumień i knurów, a to tylko część z proponowanych nowości. Uruchamiamy całkowicie nowe połączenie i będą to weekendowe pociągi z Gliwic do Wisły, ale co ciekawe przejeżdżające przez Rybnik, Knurów i Strumień. I to z pewnością jest interesująca informacja dla mieszkańców tych dwóch ostatnich miast, ponieważ Knurów i Strumień przez kilkanaście ostatnich lat były wykreślone z kolejowej mapy Polski, a teraz dzięki tym połączeniom mogą na nie wrócić. Kontynuujemy nasze połączenia do Zakopanego, a nawet rozszerzamy zakres ich obowiązywania. Będzie można w przyszłym roku przez cały okres śląskich ferii i wakacji dojechać codziennie pociągiem do Zakopanego. Zwiększa się również liczba połączeń wewnątrz regionu i tutaj dokładamy połączenia również na tej najbardziej popularnej linii, czyli S1 Częstochowa-Katowice-Gliwice w szczycie komunikacyjnym i porannym i popołudniowym. Pomiędzy Katowicami a Gliwicami będzie można kursować co 15 minut. Pojawią się również dodatkowe połączenia w kierunku Zagłębia. Przybędzie również połączeń na linii S8, czyli Katowice Oświęcim i Katowice Tarnowskie Góry Lubliniec. Tutaj zarówno w weekendy, jak i w dni robocze będzie więcej połączeń. Można powiedzieć same plusy, ale niestety są też minusy, bo pewnie jakieś utrudnienia nadal są. Zawsze na taki roczny rozkład jazdy później nakładane są tak zwane korekty i one wynikają właśnie z konieczności dostosowania się do remontów. Pierwsza taka korekta wchodzi w życie jednocześnie z nowym rozkładem jazdy, czyli 9 grudnia. I tutaj z utrudnieniami muszą się liczyć przede wszystkim mieszkańcy subregionu zachodniego w okolicach Rybnika, Raciborza i Suminy. Za niektóre nasze pociągi będzie kursować zastępcza komunikacja autobusowa. Kontynuowane są też prace na linii S1 na odcinku Zawiercie-Częstochowa. Tutaj ze względu na pracę momentami jest możliwa jazda tylko po jednym torze i z tego względu warto szczególnie zwracać uwagę na rozkład jazdy, na tak zwaną wariantowość, czyli takie gwiazdki można powiedzieć, które warto przeczytać, ponieważ może się okazać, że dany pociąg w jakimś określonym terminie kursuje nieco inaczej. Nowy rozkład jest tym bardziej ważny dla pasażerów, bo to oczywiście okres przedświąteczny, ale i na przełomie roku z pociągów korzysta coraz więcej osób. Kolejna zmiana jest przewidywana na 10 marca. Śląski przewoźnik ma nadzieję, że do tego czasu jeszcze czymś zaskoczy swoich klientów.